Ale możemy się uspokoić, patrząc na fenomenalną okładkę Terminalu, która nie tylko promuje Toma Hanksa, nie tylko przyciąga uwagę, nie tylko jest świetna pod względem artystycznym, ponieważ te postacie są ułożone w bardzo fantazyjny sposób, pasuje do klimatu filmu Człowieka zagubionego na lotnisku i jest po prostu piękne, to jest fenomenalna okładka. Czemu nie mogliście bardziej postarać przy Castaway? Straszne, straszne, straszne. O, filmy akcji, te są zawsze winne. Oto jak zazwyczaj wygląda okładka filmu akcji. Twardziele na tle wybuchu. I akurat w przypadku tego filmu, który jest parodią filmów akcji, to w porządku, ale chcę wam tylko ukazać, jak to w większości wypadków wygląda. Idzie sobie twardziel, shotgun przez ramię, ogromna eksplozja w tle i to ma nas przyciągnąć do filmu. Czy działa? No pewnie jakiś żądny krwi nastolatki z chęcią pójdą taki film, jednak nie sądzę, żeby miał to przyciągnąć uwagę jakiegoś doroślejszego widza. A można to zrobić mądrze. Spójrzmy. Film Witajcie w dżungli. Bardzo prosta komedia akcji, ale się postarać z pudełkiem. Tak mogła wyglądać okładka. To mamy tył, nasz twardziel, The Rock, Dwayne Johnson w roli głównej. Mogli po prostu go pokazać z shotgunem przewieszonym przez ramię i wielka eksplozja w tle, ale nie. Proszę, okładka jest fantastyczna po prostu. Motyw przewodni, wszyscy bohaterowie z podpisami, kolorowa, nieco rysunkowo wyglądająca, przyciągająca uwagę, zapowiadająca przygodę, no coś fantastycznego. Przypomina mi malunki Struzana, chyba tak się nazywał autor malunków do okładek filmów z Indiana Jonesem. Ja niestety posiadam mniej fantazyjnie wydanie Indiana Jonesów, to jest moje pudełko. Filmy już natomiast, no niestety posiadam tylko takie małe, pierdolitkowe okienka. Jednak ten styl rysunkowo, przygodowo, jasno-pomarańczowy jest dość charakterystyczny dla Struzana i czuć wpływy na właśnie okładce Witajcie w dżungli. Co jeszcze tutaj mamy? O! To wydanie filmów Pitch Black oraz Kroniki Riddicka. Będąc fanem filmów z Vin Dieslem, dziwne, żebym nie miał jego najlepszych filmów. Pitch Black i... Okej, okay, Kroniki Riddicka to nie jest jego najlepszy film. Teraz poluję na... nie wiem, jaki jest polski tytuł. Find Me Guilty, czyli uznajcie mnie za winnego bodaj. Dobra. Ale Pitch Black, jeden z jego lepszych filmów, jeden z pierwszych filmów. Proszę, jak wygląda okładka. Twardziel z pistoletem na okładce, ale nie jest to wypromowane w większości filmów akcji. Żadna planeta nie eksploduje. Mamy ciekawie ujęte kolory i utrzymanie w konwencji filmu to jest widok, jak jego widzą kosmici. Także nie jest to źle. Nie próbują chamsko promować okładki jego twarzą, dając 2/3 patrzącego się Riddicka i planetę na dole. Nie, stwierdzili, że o, dajmy planety, jakieś zachodzące słońce, będzie to miało fajny klimat. Natomiast kontynuacja Kroniki Riddicka w takiej formie, jaką widzieliśmy ją w kinach, może nie jest najlepszym filmem na świecie, ale ma fantastyczną okładkę. Riddick super twardy, stojący przed całą armią nekromongerów, planety w tle. Coś fantastycznego. Dlaczego? Ponieważ nie jest to chamskie znowuż promowanie Vin Diesla. Ukazuje jego siłę, jego fakt, że będzie walczył z ogromnymi zastępami wrogów. Intryguje, przyciąga uwagę do niezbyt dobrego filmu. Jednak film miał znacznie większy potencjał, który zmarnowali dystrybutorzy, ciąc go, którzy pocięli film niemiłosiernie. Wyszła jednak edycja kolekcjonerska. Dwupłytowa, niedostępna oczywiście w Polsce. Jest to wersja reżyserska, która zawiera 15 minut wyciętych scen oraz usunięte dialogi, w których Riddick się może wydawać zbyt twardy, nadtwardy i dodaje mu takiego człowieczeństwa, pokazuje jego przeszłość, motywuje jego działania, pokazuje też ciemną stronę Riddicka, więc jest to wydanie chyba najlepsze. Nazywa się Director's Cut of the Chronicles of Riddick. I polecam je każdemu, kto chce obejrzeć naprawdę ciekawe sci-fi zrobione z polotem. No bo teraz w sumie brakuje filmów sci-fi z polotem, a ten na pewno go ma. Ale ma najgorszą okładkę w dziejach. 2/3
zajmuje ryj Vin Diesla i wklejamy coś na dole, o, kolesia z dzidą. Jest okropna! Po prostu nie ma reguły. Albo jest dobry film i ma świetną okładkę, albo jest jeszcze lepszy film i ma okropną okładkę. No coś strasznego. Fuj, 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 fuj. Teraz nie posiadam wielu polskich filmów w kolekcji. No, choćby dlatego, że uważam, że nie było dobrego polskiego filmu od premiery Vinci Juliusza Machulskiego. I chyba patrząc na te stare plakaty promujące filmy, zauważycie, że większość z nich naprawdę miała jakiś pomysł. Próbowała być fantazyjna, może nie była najlepsza, ale zobaczycie na przykład plakaty promujące Misia, Sex Misję, Race, Brunet Wieczorową Porą. Wszystkie te plakaty miały jakiś element, coś co mogło je wyróżnić. Teraz jednak filmy, uważam właśnie od przełomu, którym był Vinci, kiedy to zaczęły się pojawiać te wszystkie komedie romantyczne i filmy o grupach policyjnych, okładki i plakaty, wszystko to zostało po prostu zepchnięte w kąt. Teraz liczy się jedynie wypromowanie aktora z telenoweli na pierwszym planie o super twardziela. I to mnie naprawdę zniechęca, jak widzę, jak degraduje się po prostu, co? Jak pogarsza się polskie pojęcie estetyki, jeśli chodzi właśnie o plakaty, o promocję filmów. Bo nazwisko czasem nie wystarczy, mi nie mówi nic, mogłoby mi nic nie mówić, Maciej Zakościelny i jego twarz też nie promuje filmu, nie wiem o czym on jest. To, że stoi trzymając się pod ramionami, nie sprawia, że chcę poznać jego historię w filmie. Jednak są całe pewnie miliony osób w Polsce, które pójdą jedynie dlatego, że jest ich tam ulubiony aktor. Niestety tak, na tym polega ten biznes. Czy mam jeszcze jakieś fajne pudełka? Otóż mam. To jest znowu przykład okropnego filmu, świetnie wydanego. Indiana Jones 4. Jeżeli ktoś widział moje poprzednie kąciki, wie, jak bardzo uwielbiam ten film. Jednak jest super wydany, ma na dwóch płytach i materiały dodatkowe są fenomenalne. Szkoda, że film nie jest tak dobry. Mam również Trzeci Dzień do Juny. Też piękna, uważna okładka. Nie tylko promuje Christiana Bale'a i Russella Crowe'a jako głównych bohaterów, ale oddaje klimat Dzikiego Zachodu. Mamy rewolwerowca, mamy pociąg. Nie jest to złe. Także. Sposób, w jaki promuje się film, ma wielkie znaczenie. Plakaty, ulotki, pudełka DVD, to wszystko uważam jest równie ważne, co sam film, co jego udźwiękowienie, reżyseria i montaż. Dlatego cieszę się, że mam w kolekcji filmy nie tylko dobre na poziomie fabularno-postaciotwórczej, ale i takie, na które po prostu miło popatrzeć. I może wy następnym razem, idąc do sklepu z filmami, zwrócić uwagę, że czasem nie trzeba iść na półkę z malunkami czy dziełami, żeby zobaczyć naprawdę świetny artwork. Brak podsumowania. Cześć.